W imieniu Księgarni Korekty i wydawnictwa Debit witam Państwa bardzo serdecznie, dużych i małych Państwa, na naszym spotkaniu w cyklu Mała Książka, Wielki Bohater i też przy okazji Nocy Księgarń. Witam na spotkaniu z Panią Katarzyną Błażejewską-Sztur, która dietetyczką kliniczną i psychodietetyczką. I jeszcze na pewno ma bardzo dużo różnych innych funkcji. Jest też mamą, autorką książek związanych z jedzeniem. Nic dziwnego. Ale dzisiaj się spotykamy w związku z zupełnie inną książką. Nie jest to książka pani autorstwa. Książka Maja i Kacper rosną zdrowo. A dlaczego mamy takiego gościa? Bo to jest niezbędnik zdrowego odżywiania. Bardzo dziękuję, że zgodziła się pani dzisiaj tutaj z nami być w tych dziwnych okolicznościach, bo liczyłyśmy na to, że będą rodzice z dziećmi, że będziemy mogli osobiście się zobaczyć, porozmawiać. Jest inaczej, ale okoliczności wymusiły to, więc cieszmy się tym, co mamy. I ja zadam pani pierwsze pytanie, które może wydać się dziwne, ale jest podstawowym tutaj pytaniem. Po co jemy? Jemy po to, żeby dostarczyć sobie energii, i tu potocznie mówimy o kaloriach, które zjadamy, ale kalorie są, czy energia, są tylko takim dodatkiem funkcjonalnym, bo dla naszego zdrowia i życia, a przede wszystkim dla zdrowia dzieci, które się rozwijają i budują swój organizm, najważniejsze są witaminy i mikroelementy, które wchodzą w skład ciała, które się tworzy. I ja zawsze, opowiadając dzieciom, ale nie tylko dzieciom, dorosłym również, o tym, jakie znaczenie ma to, co my jemy, przytaczam bajkę o trzech świnkach, bo nasze ciała to są nasze domki, które powstają tylko i wyłącznie z tego, co my zjemy. I możemy być jak ta leniwa świnka, która nie wkładała uwagi w budowanie swojego domku i zrobiła domek ze słomy w ciągu jednego dnia, ale wilk przyszedł, huchnął, dmuchnął i domek się rozpadł. I my też możemy mówić, że nie mamy czasu poświęcać uwagi temu, co jemy. Możemy mówić, że nie lubimy eksperymentować i najbardziej lubimy jeść białą bułkę z masłem. I pomidorową z makaronem. I nóżkę kurzą. I nóżkę kurzą, ewentualnie jeszcze rosół, bo to też jest takie dziecięce must have. Ale z tego niestety zdrowy organizm nie powstanie i przy pierwszym albo drugim podmuchu, wprawdzie nie wilka, ale wiatru, zachorujemy i będziemy osłabieni. Także jemy po to, żeby budować nasze ciało i żeby mieć siłę funkcjonować, bo nawet jak już urośniemy, to z kolei produkujemy z tego, co zjemy, różne enzymy i neuroprzekaźniki i hormony. I na przykład neuroprzekaźniki odpowiadają za to, że jak powąchamy kwiatek, to wiemy, że on pięknie pachnie i że nam się to podoba, ale też jak zobaczymy jakieś groźne zwierzę, to wiemy, że mamy uciekać. A jak ktoś będzie miał słabe te neuroprzekaźniki albo ich nie będzie miał, no to zobaczy dzika w lesie i nie będzie wiedział, i co zrobić. I stwierdzi, jak on nie pachnie. I rodzi to problemy. Także zachęcam do tego, żeby dbać o swoją dietę i żeby jeść w sposób wartościowy. No właśnie, padło tutaj te kilka dziwnych słów, między innymi kalorie. No i co to są te kalorie? Bo ciągle o nich słyszymy. Zawsze jak mówimy o jedzeniu, ci, którzy są na diecie, mówią, że muszą ograniczać kalorie. Ci, którzy uprawiają intensywnie sport, mówią, że muszą mieć więcej tych kalorii. No o co z nimi chodzi? To jest trudne pytanie z kolei. Kalorie to jest, to jest energia, którą my zjadamy. I energia, którą również spalamy. Różne rzeczy mają różną zawartość kalorii w sobie i na przykład można by zjeść 8 pączków i dostarczymy sobie tyle energii, ile potrzebujemy w ciągu dnia, tyle kalorii. Ale nikt z naszych odbiorców, i małych, i dużych, nie ma chyba wątpliwości, że pączki nie są najzdrowszym i najbardziej wartościowym składnikiem naszej diety. Mimo że zapewnią nam tyle energii teoretycznie, ile powinniśmy przyjąć. Dokładnie, czyli będziemy mieli teoretycznie siłę, żeby nasze mięśnie pracowały albo żeby nasz mózg działał, no ale będzie brakowało tych różnych innych składników, także myślę, że warto, pamiętając o tym, że musimy dostarczyć sobie odpowiednią ilość kalorii,
zastanowić się, czy ten pokarm, w którym dostarczamy sobie tych kalorii, ma tyle witamin, mikroelementów i innych składników, które też będą potrzebne do tego, żeby zdrowo rosnąć i funkcjonować. No właśnie, ale skąd my mamy wiedzieć tak naprawdę, ile nasz organizm tej energii potrzebuje, w zależności od tego też, ile mamy lat, prawda, i jaki tryb życia prowadzimy? Tak, to jest bardzo skomplikowane wbrew pozorom i dietetycy mają specjalne tabele, na podstawie których wyliczają, ile kto potrzebuje energii, bo do obliczenia tego potrzebujemy wzrost osoby, która nas o to pyta, ile ta osoba waży, jaka jest pora roku, ponieważ zimą potrzebujemy więcej energii, żeby się ogrzać, latem tej energii aż tyle nie jest nam potrzebne. Ważny jest też tryb życia, jaki prowadzimy, bo osoby aktywne zużywają więcej tej energii i potrzebują więcej kalorii. Ale generalnie można to też wszystko ująć i ja przyniosłam takie, nawet są tabelki, to jest tylko część tabelki wyciętej, która przedstawia, ile dzieci potrzebują energii w ciągu dnia. I myślę, tak, na taką przykład, informację też można znaleźć. Tak, można ją znaleźć w internecie, ale dla przykładu, na przykład roczne niemowlę potrzebuje 700 kilokalorii na dobę, a na przykład 10-letni chłopiec 2350. Także no, jest, im ktoś jest starszy, tym więcej energii potrzebuje do momentu, aż skończy 18-20 lat, a potem to zapotrzebowanie powolutku spada. No właśnie, czyli już możemy sprawdzić, ile potrzebujemy tej energii, tak. No ale teraz jest po drugiej stronie pytanie. Jak sprawdzić na przykład, ile ta pyszna kawa, którą tutaj piję, ma kalorii i jaki procent mojego zapotrzebowania dziennego na energię stanowi? No i ja tutaj znalazłam w książce przypisane do różnych produktów wartości. Tak, właśnie. Na przykład marchewka, tutaj jest zaznaczone, że ma 40 kilokalorii, tak? Tak, zgadza się. Mniej więcej, bo oczywiście każda marchewka w zależności od tego, jak wielka marchewka. I tutaj z takich produktów, który może nas zaskoczyć, taki niewinny, pyszny croissant ma 490 kilokalorii, czyli ten 10-letni chłopiec, który potrzebuje 2350 kalorii. No tak, teoretycznie 4 kruasanty, ale tak jak już pani powiedziała, wcale nie. Wcale nie, no bo nie dostarczymy sobie z tymi kruasantami wszystkich witamin i mikroelementów. I bo oczywiście są grubsze od książki telefonicznej, chociaż nie wiem, czy książka telefoniczna teraz jeszcze istnieje. Komuś z młodych odbiorców cokolwiek mówi, ale są takie bardzo grube tablice wartości odżywczych, które pokazują, ile dany produkt ma kalorii, ile ma witaminy z grupy B, ile ma witaminy C i tak dalej, i tak dalej. Ale dla uproszczenia i żebyśmy nie musieli wszyscy codziennie siedzieć i przeglądać te wielkie tabele, powstała piramida żywienia, która nam w sposób graficzny pokazuje, ile mniej więcej czego mamy jeść. To znaczy, ona nam trochę tak proporcjonalnie pokazuje, tak, ile czego jeść, czyli jaki procent danego dnia powinniśmy, znaczy, ile produktów którego dnia powinniśmy zjeść. I piramida ma kształt trójkątny. I zaczyna się bardzo ciekawie, bo wcale nie od jedzenia. Dokładnie. I to wcale nie oznacza, że mamy jeść buty, sportowy rower i piłkę, tylko na samym dole piramidy jest aktywność fizyczna i sen. Ponieważ wbrew pozorom są to bardzo ważne składniki naszego dnia codziennego do takiego zdrowego funkcjonowania. I każdy powinien mieć co najmniej 30 minut aktywności fizycznej w ciągu dnia. Czy to jest ktoś mały, czy to jest ktoś duży. I o ile małe dzieci tej aktywności mają zdecydowanie powyżej 30 minut. W sposób naturalny. Tak, ponieważ każde przemieszczenie się przez pokój chociażby jest dużym wysiłkiem i aktywnością fizyczną, to niestety im jesteśmy starsi, to tej aktywności fizycznej mamy mniej, co jest dla nas bardzo niedobre. Więc piramida żywienia nam o tym przypomina. Przypomina również o śnie, który jest niezwykle ważny, bo podczas snu rośniemy, sen jest ważny dla naszej odporności, dlatego żeby nasze ciało zdążyło odpocząć po jednym męczącym dniu i wypocząć przed następnym.
Także piramida żywienia przypomina nam również o tym, ale już przechodząc do jedzenia, na samym dole są warzywa i owoce. I to są produkty, których powinniśmy jeść najwięcej w ciągu dnia. One mają mało kalorii i dostarczają nam mniej energii, ale dostarczają bardzo dużo witamin i mikroelementów i dzięki nim nie jesteśmy głodni. Dzięki nim możemy się załatwiać bez problemu i bez bólu. I to jest podstawa naszej codziennej diety. Powinniśmy zjeść 4-5 porcji warzyw w ciągu dnia, 2-3 porcje owoców. I jedna porcja owoców to jest na przykład jedno jabłko, jedna gruszka. Właśnie o to chciałam zapytać, bo ja wyobraziłam sobie taką porcję owoców typu miska śliwek. No właśnie, a jedna porcja takich drobniejszych owoców to jest mniej więcej jedna szklanka, czyli jedna szklanka malin, tu pewnie wejdą 3-4 śliwki i to będzie jedna porcja owoców. Warzyw możemy jeść ile chcemy, im więcej tym lepiej. Właśnie, natomiast dlaczego ograniczamy z owocami owoce? Jest troszkę gorzej, ponieważ owoce są słodkie i mają w sobie cukier. A myślę, że wszyscy wiecie, że cukier nie jest zalecanym składnikiem naszej diety. Tu są skreślone poza piramidą cukierki. I oczywiście, jeżeli raz na kilka dni zdarzy nam się zjeść coś słodkiego, to od tego nie umrzemy. Najlepiej w sobotę, czyli dzisiaj. Ale im mniej tych słodyczy będzie w naszej diecie, tym będzie to lepsze. Ale też musicie pamiętać, że im więcej zjecie warzyw, tym więcej słodyczy będzie Wam wybaczone. Także warzywa są najważniejsze. Nie wiem, czy to było bardzo bezpieczne stwierdzenie. Ale też oczywiście w ograniczonym wymiarze te słodycze, nawet jeżeli byście zjedli całą gruszkę kapusty. Tak. Ale rzeczywiście jest tak, że warzywa mają tyle cennych składników, które trochę niwelują te złe działanie słodkości. Powyżej warzyw i owoców jest kolejne piętro, czyli produkty, których powinniśmy jeść też dużo, ale nieco mniej niż warzyw. I tu są tak zwane pełnoziarniste produkty zbożowe. To jest chlebek razowy, bułki razowe, makaron, ale nie taki biały makaron, tylko makaron z pełnego ziarna. A dlaczego? Razowy. I ja może jakbym miała długopis, to w ogóle bym narysowała, a jak nie mam, to opowiem, że ziarenko każdego zboża, pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, kaszy, gryki, to jest takie jajeczko małe, które na zewnątrz jest brązowe albo ciemnoszare. Jak zobaczycie takie nasionko pełne, to tak ono wygląda. I jak chcemy robić białą mąkę, to pozbywamy się całej tej cennej szarej otoczki, a ona oprócz tego, że ma błonnik, którego my nie trawimy, ale on czyści nasze jelita, wiąże w środku wodę, przez co my jak zjemy takie razowe rzeczy, to on tam napuchnie nam jak gąbeczka w jelitach i czujemy się najedzeni po takich produktach, to też w tej osłonce są różne witaminy i mikroelementy. I niestety robiąc białą mąkę, pozbywamy się tych wszystkich cennych składników. Czyli tak naprawdę tylko ten mały biały środek z tego nasionka uzyskujemy, tak. I to, co jest najmniej wartościowe. Najmniej wartościowe i bardzo podobne swoim składem chemicznie do cukru. Także biała bułka to jest prawie jak cukierek i dlatego lepiej takich produktów też unikać. Ja zachęcam właśnie do jedzenia pełnoziarnistego makaronu, brązowego ryżu, kasze są bardzo zdrowe, bo kasze to jest takie tylko pokruszone nasionko, więc ma tam wszystko, co jest nam potrzebne i co jest cenne. I chyba teraz, kiedy tak się robi zimno, szaro i buro, to kasze też mają takie właściwości rozgrzewające organizm, więc warto po nie sięgać. Jak zjecie ciepłą kaszę, to ona jak termofor będzie się Wam w brzuszku siedziała i będzie Was grzała od środka. Także to jest najlepsze jedzenie na jesień i zimę. I na przykład ja z moimi dziećmi zimą prawie że codziennie na śniadanie jemy albo kaszę jaglaną, albo kaszę gryczaną niepaloną, albo płatki owsiane, bo one są takie ciepłe, rozgrzewają nas i przez parę godzin jest nam po takim śniadaniu o wiele lepiej. No i kolejne piętro. Kolejne piętro to jest nabiał. To jest mleko, kefir, jogurty, żółty ser, biały ser.
im więcej tych produktów różnych z tej grupy będziemy jedli, tym będzie to dla nas lepsze, bo one też się między sobą różnią, bo inne właściwości i inne dobre rzeczy ma w sobie mleko, inne ma kefir, inne maślanka, inny jogurt, inny żółty serek, a inny twarożek, więc warto mieszać produkty z tej grupy, przy czym pamiętajcie, że jeszcze a propos kalorii, skąd wiemy ile co ma kalorii i tego co jest w różnych produktach, to warto wiedzieć, że każdy produkt właściwie ma na swojej etykiecie skład. I jak spojrzycie na ten skład, to tam macie napisane ile jest kalorii w jednej porcji, a ile w całym opakowaniu. I jest też napisane, co jest w tym produkcie. I na przykład jak zobaczycie jogurt, w składzie którego oprócz mleka i bakterii, które są bardzo dobrymi bakteriami i te bakterie w jogurcie ratują nasze zdrowie i są nam bardzo potrzebne, to jeżeli w tym jogurcie oprócz mleka i bakterii będą inne rzeczy, to warto się zastanowić, co to są za rzeczy. Bo jak tam są na przykład maliny albo truskawki, to jest to bardzo dobre. Ale jak w tym jogurcie będzie jakaś skrobia, cukier, sól, często się pojawia mleko w proszku. Właśnie, to nagle się okazuje, że tam są dodane rzeczy, które zupełnie nie są potrzebne. One są dodane po to, że są potrzebne technologom, którzy produkują ten nabiał, żeby ten jogurt był na przykład tańszy, tak, albo żeby był dłużej trwały, albo żeby nam bardziej smakował, bo jak dosypią cukru, to my wtedy z przyjemnością, jako lubiący słodycze, zjemy ten jogurt, ale to nie będzie dobre dla naszego zdrowia. Więc ja zachęcam Was, żebyście byli takimi detektywami, którzy idą do sklepu i czytają, co jest napisane w składzie różnych produktów. I jak weźmiecie 3 różne jogurty z lodówki w sklepie i przeczytacie składy tych jogurtów, to na pewno wybierzecie ten, który ma najkrótszy skład i który jest najlepszy. Czyli tym się należy sugerować, tak, właśnie, że im mniej, tym im lepiej. Im mniej, tym lepiej. I jeszcze można przyjąć taką zasadę, że jeżeli w składzie są słowa, których nawet nie umiemy przeczytać i nie umiemy wypowiedzieć i te nazwy są tak skomplikowane albo jakieś takie zakamuflowane, to też lepiej tego unikać, ponieważ jedzenie generalnie jest bardzo proste i łatwe do przygotowania, a jak się za to biorą chemicy w laboratoriach i w fabrykach, to dorzucają tam różnych rzeczy, które niekoniecznie są dla nas dobre. A ja bym jeszcze na jednej rzeczy, bo dzieci bardzo lubią żółty ser, a tak wiem, że chyba z tych rzeczy, które tutaj są, żółty ser akurat jest najmniej wskazany. Żółty ser ma dużo tłuszczu, ale akurat dla dzieci, które nie mają za dużo problemu z nadmiarem jedzenia, to ten tłuszcz aż taki zły nie jest. Natomiast starsze osoby powinny unikać takich tłustych rzeczy. Ale też zdrowa dieta to jest taka urozmaicona, że jest w niej dużo różnych produktów. Więc jeżeli będziemy jedli ten żółty ser, który jest bardzo smaczny i my go lubimy, ale będziemy jeść też czasem biały ser, a czasem inne nabiały, to nic złego się nie stanie. Natomiast jak zamienicie się w myszki i będziecie jeść tylko i wyłącznie żółty kawałkami ser, obgryzać się w całości, no to rzeczywiście nie będzie dobre. I teraz piętro wyżej to są produkty mięsne i jajeczka. Czyli to jest mięso, wędliny, wszystkie ryby i jajka. I tu są też takie zielone nasionka, to są rośliny strączkowe. Rośliny strączkowe to jest fasolka, soja, soczewica, bób, groch, cieciorka i ich jest bardzo dużo różnych rodzajów, one są suszone, są to teraz świeże już się kończą, ale są w puszce i powinniśmy też zadbać o to, żeby jak najwięcej ich było w naszej diecie. Ja dziś przed wyjściem z domu słuchałam takiego wykładu i się okazuje, że przebadano osoby dorosłe i sprawdzano, kto ile produktów strączkowych w ciągu tygodnia je i jakie jest jego zdrowie i się okazuje, że zdrowsze osoby jedzą znacznie więcej roślin strączkowych niż osoby, które chorują na przykład na serce czy na choroby układu krążenia przede wszystkim. Także te rośliny strączkowe są dla nas bardzo ważne i powinniśmy codziennie jakąś roślinę strączkową jeść. Jajeczka
jak zachęciłam Was do bycia takimi detektywami w sklepie, to warto jest zajrzeć do wytłaczanki i sprawdzić, jak zobaczycie na jajku, jest taki rząd cyferek i literek. I pierwsza cyferka mówi nam o tym, w jaki sposób była, w jaki sposób żyła kura, która zniosła tu jajko. I im niższa jest to cyferka, tym jest to lepsze. I zaczynamy od zera. Zero jest najlepsze. Zero to są jajka od kur, które żyją ekologicznie, które chodzą sobie po trawce, skubią ziarenka, mają dużo słoneczka i są najszczęśliwszymi, wolnymi kurami. Jedynka to są już kury, które żyją, które też żyją wolno i mogą sobie chodzić dokąd chcą, ale nie dostają ekologicznej karmy. Ale te jajka też są ok, natomiast dwójki i trójki to już są jaja od kur, które są w klatkach i którym wcale tak dobrze nie jest, które nie są szczęśliwe, więc ja Was zachęcam do szukania tych jajek z zero albo jedynką na samym początku. Ryby są bardzo zdrowe. My w Polsce niestety jemy za mało ryb i ja czasem słyszę od dzieci, że mówią, że dzieci nie lubią ryb. Ale słuchajcie, jest tyle różnych ryb. Każda ryba smakuje inaczej. Można rybę upiec, ugotować, usmażyć. Można zrobić z niej kotleciki. Także zachęcam, próbujcie i znajdziecie na pewno dla siebie jakąś rybkę, którą lubicie. Mój syn na przykład uwielbia szprotki w sosie pomidorowym. Lubi łososia i za innymi rybami nie przepada, no ale znalazł coś dla siebie. A wcześniej jadł wszystkie ryby, tylko w szkole się dowiedział, że dzieci nie lubią ryb i przestał je jeść. A jeszcze na chwilkę bym wróciła do strączków, do roślin strączkowych, bo zazwyczaj nam się to kojarzy z tym, że nie wiem, jest trochę fasolki albo cieciorki, ale to są też takie produkty, z których można robić niezwykłe rzeczy, pyszne. Tak jak wspomniała Pani przed chwilą o kotletach z ryby, tak kotlety z soczewicy czy z fasoli, pasztety. Ja przerabiam wszystko, bo moja starsza córka jest wegetarianką, więc, a ja sama przez 8 lat nie jadłam mięsa, więc używam i to jest świetne, bo z tego można wyczarować rzeczy, które smakują znacznie lepiej niż mięso na przykład. Tak. I co więcej, ja na przykład robię moim synom czasami i sobie oczywiście też i mojemu mężowi koktajle i miksujemy fasolkę, mleko roślinne i kakao. I to wychodzi nam takie czekoladowe mleczko, także naprawdę. Albo na przykład brownie z fasoli. Tak. Dałam się kiedyś nabrać. Ciasto. Byłam absolutnie przekonana, że jest to prawdziwe, takie klasyczne brownie. Ciasto. No właśnie. A było to z czerwonej fasoli ciasto. Także rośliny strączkowe można wrzucać naprawdę do przeróżnych rzeczy i one nie mają często takiego intensywnego smaku, więc można je doprawić albo na słodko, albo na wytrawę. I nagle się okazuje, że one są wspaniałym dodatkiem do potraw. Ja wczoraj zrobiłam pastę ekspresową, bo ugotowaną białą fasolkę zmiksowałam z suszonymi pomidorami i jedliśmy to z listkami cykorii, było też pyszne. Można też do naleśników. Tak. Z pełnoziarnistej mąki. Bo biała mąka, bo pełnoziarnista mąka właśnie się mieści na tym piętrze, prawda? I więc już nie robimy naleśników z białej mąki. A na początek, jak chcecie się przestawiać, to można dodawać trochę białej, a trochę pełnoziarnistej. To będzie łatwiejsza zmiana. No i czubek. Czubek piramidy, czyli to, co powinniśmy jeść, ale w niewielkich ilościach, to jest kropelka tłuszczu i to są orzeszki. Każdy musi jeść dziennie tyle orzechów, ile mu się zmieści w garści. Orzechy i pestki. Ci, co mają duże dłonie, mają lepiej. Codziennie powinniśmy sobie taką porcję odmierzać. Można rano iść do kuchni, najlepiej mieć słoik, w którym mamy wymieszane różne orzechy i pestki, wziąć sobie taką garstkę, wsypać do śniadaniówki i można tak iść do szkoły z taką swoją prywatną, odmierzoną porcją. To, co ważne, wydaje mi się tutaj, żeby powiedzieć, że nie powinny być to orzechy solone. Tak. Powinny to być najlepiej, ani sami ustali te orzechy, bo rzeczywiście takie orzechy w skorupkach jakichś chrupiących, prażone, to już nie jest to proste. Zawierają już dużo tych rzeczy, których nie powinniśmy. Bo my tu mamy przekreślone słodycze. Mówiłyśmy już o tym, że trzeba spać.
Woda to jest najlepsze picie dla nas i powinniśmy pić głównie wodę w ciągu dnia. Też mam. Może być ciepła, może być zimna, może być gazowana, niegazowana, może być z cytryną, może być z imbirem, może być z wrzuconą na przykład mrożoną maliną do środka, albo rodzynkami, albo jagodami jakimiś mrożonymi, żebyśmy mieli smak w tej wodzie, jakikolwiek sobie życzycie, ale najważniejsze to jest, żebyśmy pili dużo wody w ciągu dnia. Dużo to znaczy? Dużo to znaczy. Dla dorosłych osób to jest 1,5 do 2 litrów, dla dzieci to jest około 1 litra. Ale musimy pamiętać, że teraz jesienią i zimą, kiedy działają kaloryfery, to możecie wziąć jakąś szmatkę, ją pomoczyć i wywiesić, albo możecie, co praktyczniejsze, powiesić pranie, pomóc rodzicom i zobaczyć, jak szybko to pranie wyschnie i jakie będzie aż sztywne, takie suche. I to samo dzieje się z naszym organizmem, że woda z nas wyparowuje w momencie, kiedy jest ogrzewanie włączone w mieszkaniu. Wielu z nas używa nawet nawilżaczy powietrza w mieszkaniu, co jest bardzo dobre i zdrowe. Ale warto też pamiętać, żeby pić tę wodę i pić. I na przykład jak komuś jest zimno i wypije szklankę wody, to nagle się okazuje, że krew w jego organizmie szybciej krąży i robi mu się cieplej. Także zachęcam do tego, żebyście pili wodę, brali ją ze sobą do szkoły, na spacer czy gdziekolwiek idziecie i pamiętali o tym, żeby ją tam sobie popijać. A co to jest? I jeszcze jest szczoteczka do zębów z pastą, ponieważ higiena jamy ustnej jest też bardzo związana oczywiście z tym, co jemy i jak jemy, bo jak nie będziemy mieli zębów, bo nam się rozchorują, to nie będziemy w stanie gryźć chociażby orzechów czy wielu innych rzeczy i wtedy będziemy się niestety gorzej odżywiać. Także mycie zębów 2 razy dziennie również jest bardzo istotne. No więc tak, już wiemy, co jeść, w jakich proporcjach, a co się dzieje, kiedy jemy za dużo, bo to niestety jest w tej chwili ogromny problem, że zarówno dorośli, jak i dzieci zdarza się, że jedzą za dużo. I co się wtedy dzieje? Kiedy jemy za dużo, to tyjemy i przybywa nam dodatkowych kilogramów, ale też chciałabym przestrzec, bo czasem słyszę właśnie od dzieci, które jedzą niezdrowo, jedzą bardzo dużo tłustych rzeczy i słodkich i mówią, że oni nie tyją i nie są grubi, więc nie muszą się tym przejmować. Otóż niestety ten tłuszcz, który może nie osadza się tak na zewnątrz i jeszcze tego nie widać, zbiera się w waszym brzuchu i naciska na wszystkie narządy wewnętrzne i to jest też bardzo, bardzo niezdrowe. To się nazywa taka otyłość wewnętrzna, także nie ma co nadmiernie tyć. To jest taka świetna analogia i wytłumaczenie, tak. O co chodzi z tym odkładaniem się tłuszczu. Ja może przeczytam. Proszę to, bardzo, dobrze? To jest rzeczywiście świetne porównanie. Wyobraź sobie, że tankujemy samochód i oprócz nalania paliwa do baku napełniamy również dodatkowy zbiornik, który na wszelki wypadek trzymamy w bagażniku. I tak za każdym razem kupujemy więcej paliwa niż potrzebujemy i wypełniamy nim bagażnik. I co się w końcu dzieje? Samochód będzie nadmiernie obciążony zbyt dużą ilością zapasowego paliwa w zbiornikach. Ten zapas w naszym ciele to jest właśnie tłuszcz. Uważam, że to jest po prostu doskonałe, to jest tak proste wytłumaczenie. No właśnie, czyli tutaj chłopiec dochodzi do wniosku, bohater, już wiem, czyli powinno się spożywać tyle energii, ile zużyjemy, a nie na zapas, bo my nie mamy gdzie tych zapasów bezpiecznie przechowywać, bo każdy zapas odkłada nam się i jest, no nie tylko właśnie tak, jak pani powiedziała, że od razu widać, że jesteśmy grubi, ale dla naszego zdrowia. Gdzieś tam zdrowia, w środku tak. Się odkłada, bo nasze ciała powstawały i były tworzone jakby i funkcjonowały w czasach, kiedy człowiek musiał uciekać na drzewa przed mamutami czy tygrysami jakimiś, chować się w jaskini, żeby zdobyć jedzenie, to musiał gonić. Się naprawdę mocno napracować, gonić bo albo gonić musiał to jedzenie, albo wykopywać jakieś różne korzonki z tym, nie wiedział, czy one są jadalne, czy nie. I poznawał te jadalne owoce na przykład po słodkim smaku, dlatego my tak lubimy słodki smak. Tylko że teraz, gdzie nie pójdziemy, to wokół nas jest bardzo dużo jedzenia, więc też nie musimy tak walczyć, się starać i walczyć. I nie zużywamy tyle energii, żeby je zdobyć. Zdecydowanie nie zużywamy tyle energii. Także albo będziemy jedli tyle, ile potrzeba i nie więcej, albo będziemy
musieli się ruszać, tak jak człowiek pierwotny, i zasuwać na drzewo za zwierzętami, wykopywać sobie samodzielnie jedzenie, i to też jest sposób, ponieważ żeby utrzymać prawidłową masę ciała, jak to się mówi fachowo, czyli żeby nie mieć nadmiernych kilogramów i być zdrowym, trzeba jeść tyle, ile potrzebujemy i ile zużywamy. I jeżeli zużywamy więcej, to wtedy jemy więcej. Jeżeli zużywamy mniej, bo na przykład siedzimy w domu przed telewizorem czy przed komputerem, albo jesteśmy uziemieni z powodu koronawirusa pandemii. I pandemii i nie możemy chodzić na zajęcia sportowe, na które chodziliśmy, to powinniśmy jeść troszkę mniej. No albo się ruszać, żeby to wszystko było zbilansowane. Tak naprawdę to chyba jest najtrudniejsze w takich momentach, w których z takiego na przykład aktywnego normalnej bardzo trybu życia przechodzimy z różnych przyczyn, bo jesteśmy przyzwyczajeni jednak do pewnych porcji, tak, że jak jemy, tak, to mniej więcej to zawsze tak samo wygląda, a nagle się okazuje, nie, no musisz zmniejszyć, bo nie byłeś na basenie dzisiaj, bo tak, ci go zamknęli na przykład. Tak, dokładnie. Więc o tym trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że jeżeli przez cały rok jemy tak samo i nagle coś się zmienia w naszej aktywności, no to możemy jeść tak samo bez żadnych konsekwencji. Dokładnie, bo te konsekwencje tak, niestety prędzej niż później, się skończy pojawią. Skończy się pandemia i wiosna. No, wyturlamy się, albo nie, jak Kubuś Puchatyk, który zjadł za dużo miodu, utkniemy. I nie mógł wyjść z norki króliczka, to my też tak utkniemy. Dlatego na przykład tu w książce widzicie, jak Kacperek chodzi po schodach zamiast jeździć windą, bo jest to świetny sposób na to, żeby wprowadzić taką dodatkową aktywność w naszym życiu. Właśnie myślę, że warto też w tym miejscu powiedzieć o tym, że kiedy mówimy aktywność, kiedy mówimy sport, ruch i tak dalej, nie zawsze myślimy o na przykład zorganizowanych zajęciach sportowych, a już zupełnie zazwyczaj nie myślimy o profesjonalnym uprawianiu sportu. To, co każdy z nas może robić, to ograniczyć korzystanie z transportu miejskiego, jeżeli musimy jeden przystanek się przemieścić. Tak. Tak? Albo jak jedziemy, to możemy wysiąść wcześniej i tak, jakby wpleść tę aktywność rozumianą po prostu jako ruch, wpleść w nasze codzienne życie, bo wiadomo, że jeżeli zarówno dzieci, które mają dużo zajęć w szkole, jak i dorośli, którzy mają dużo różnych innych obowiązków, nie wszyscy potrafią sobie wygospodarować ten czas, to też nie mają takiej potrzeby, żeby właśnie pójść na basen czy coś, ale warto pamiętać o tym, żeby jednak ten ruch, te spacery, świetna forma aktywności, jak ktoś ma psa, to z psem, jak nie ma, no to wziąć psa, adoptować. Albo pożyczyć od sąsiadów i wyprowadzić, więc żebyśmy pamiętali, że to niekoniecznie musi być taki sport zorganizowany, ale właśnie pewna dawka takiej aktywności. Ja pamiętam takie badania, w czasie studiów czytałam o tym, że odkąd jest pilot do telewizora, bo drogie dzieci, kiedyś nie było pilota do telewizora. Trzeba było podejść. Kanał, trzeba było podejść do telewizora i przełączyć. Było mniej wysiłku, bo były tylko dwa kanały. Ale krążyć trzeba było. I odkąd są piloty do telewizora, my średnio ważymy 2-3 kg więcej. Oczywiście wydarzyło się też w naszym życiu dużo i zmieniła się właśnie dostępność jedzenia różnego, przetworzonego. No więc głównie też te dodatki, które ale są chyba w jedzeniu, usprawiły, myślę, że tak, ale też chodzi o to, że tu trzy kroki i się robiło tej aktywności dużo więcej. Więc pamiętajmy o tym, żeby chodzić po różne rzeczy, żeby nie wysługiwać się właśnie windą, elektryczną hulajnogą, ruchomymi schodami, tylko żebyśmy jak najwięcej tej aktywności mieli, bo jak my nie będziemy mieli aktywności fizycznej, to nie tylko, że będziemy tyli, ale też nie będzie nam się tworzyło w środku w organizmie tyle mięśni, ile my potrzebujemy, a mięśnie są nam bardzo potrzebne do tego, żebyśmy w razie czego mogli na przykład uciec przed tym dzikiem, którego zobaczymy i rozpoznamy, że może nam zrobić krzywdę. Tak. Ja myślę, że tutaj warto jeszcze wyjaśnić dwa pojęcia, bo one się pojawiają i my dorośli bardzo często ich używamy, a dzieci też słyszą. Mówi się o nadwadze i mówi się o otyłości, prawda? Tak. Niektórzy to utożsamiają, a to nie jest to samo. I myślę, że warto, żebyśmy w kilku słowach też o tym powiedziały. Biorąc pod uwagę to, ile ktoś waży. A właśnie, a ile powinniśmy ważyć? No tutaj kiedyś słyszałam, że to jest wzrost, mówiąc coś tam. Mówiło się minus 100. Jeżeli chodzi o wagę dzieci,
to są w książeczce Zdrowia siatki centylowe, które pokazują nam, ile, bo najczęściej te siatki centylowe się wypełnia od urodzenia i dzieci powinny być w tym samym centylu przez całe życie. Jak podskoczą do centyla wyżej, to znaczy, że przytyły, i to jest punkt, w którym należy zastanowić się, dlaczego tak się stało. Jak spadną niżej, czyli schudły, to też powinno to być jakieś tam budzące niepokój może. Więc dzieci powinny, i to są takie zakresy, bo właśnie warto pamiętać o tym, że każdy z nas jest inny i są osoby, które są trochę grubsze, są osoby, które są troszkę szczuplejsze, jedni są wyżsi, inni są niżsi, jedni mają brązowe oczy, inni niebieskie, i to jest bardzo dobre i piękne i wspaniałe wśród ludzi, więc to nie ma jednej wagi, takiego jednego określenia kilogramów, że każdy powinien ważyć na przykład wzrost minus 100, bo ten przedział wagowy jest dosyć spory, natomiast jak już wyjdziemy spoza tej normy, która to jest zwykle 5-6 kg. Tak, to dosyć duży jest. Duży rozstrzał. Ale jak ważymy już więcej, to jest potem taki kawałeczek zwany nadwagą. I mamy kilka kilogramów więcej niż zakładają to normy, niż jest to zdrowe dla naszego organizmu. Ale jest to taki sygnał alarmowy, że powinniśmy troszkę schudnąć. A powyżej tej nadwagi zaczyna się otyłość i wtedy to już jest choroba, to już jest duży problem zdrowotny, ponieważ otyłość to nie jest tylko kwestia tego, jak my wyglądamy, ale osoby otyłe mają dużo większe ryzyko różnych chorób, ponieważ ich serce na przykład musi dużo ciężej pracować, żeby przetransportować krew w całym organizmie. Stawy. Ich stawy, wszystkie kolana, kostki, biodra dużo ciężej pracują, bo dźwigają dużo więcej kilogramów niż powinny i niż do tego są przystosowane, więc te stawy bolą i osoby z otyłością po prostu coraz mniej mają aktywności fizycznej, bo przejście jakiegoś dystansu na przykład jest dla nich męczące i powoduje ból, więc przestają się ruszać i wtedy ta otyłość jeszcze rośnie. To jest takie nakręcająca się spirala tak naprawdę. No właśnie, ale już byłyśmy po tej stronie, ale jeszcze tę drugą stronę, czyli właśnie... A w drugą stronę może być niedożywienie czy niedowaga. I jeżeli ważymy za mało, to też wcale nie jest dobre. Bo o ile otyłość jest chorobą i jest zagrożeniem dla zdrowia i życia, o tyle niedożywienie również. I jeżeli ktoś ma niedowagę, to znaczy, że je za mało energii, i je za mało witamin i składników mineralnych. Także to też jest sygnał alarmowy, że coś jest nie tak i że powinniśmy jeść więcej i zwracać na to uwagę. Tu oczywiście są różne przyczyny tej niedowagi czy nadwagi i otyłości, dlatego ja zachęcam, żeby w przypadku takich problemów, czy nawet wątpliwości, czy wszystko jest ok, spotkać się z dietetykiem, czyli kimś takim jak ja, kto spojrzy na karteczkę i zobaczy, co ktoś jadł na śniadanie, drugie śniadanie, obiad i kolację i powie, a można wrzucić więcej tego, a tutaj troszkę odjąć, a dodać jakąś aktywność fizyczną na przykład, bo niedowaga wbrew pozorom jest większym problemem dla dietetyka niż nadwaga i o ile łatwiej jest odchudzić pacjenta, o tyle zadbać o to, żeby zdrowo przytył, to jest naprawdę duże wyzwanie. No właśnie, tutaj chciałam zadać to pytanie, na czym polega praca dietetyka? Och, jest bardzo dużo różnych zajęć dla dietetyka, bo dietetycy mogą pracować w szpitalach i powinni pracować w szpitalach, bo dietą można leczyć, można zapobiegać różnym chorobom i można je leczyć. Oczywiście we współzespół z lekarzami i z różnymi lekarstwami, ale dietetycy przede wszystkim po to się uczą, żeby pracować właśnie w szpitalach albo pracować z chorymi osobami. No ale oczywiście jest... Ponieważ każdy z nas je, to każdy też powinien wiedzieć, jak się należy odżywiać. Dlatego dietetycy też doradzają, jak się odżywiać, jak się jest małym dzieckiem, jak powinni odżywiać się sportowcy na przykład, jak powinny odżywiać się osoby chore albo kobiety w ciąży, bo to są sytuacje, kiedy troszkę zmienia się nasz sposób żywienia i
te różne sytuacje wpływają na to, że żywimy się, że ten nasz jadłospis powinien się nieco zmienić. Ja pracuję często w domu, bo piszę książki z przepisami i piszę bloga i zachęcam do mamy tego, to żeby jedną z nich mamy żeby, tutaj. Żeby jeść troszkę zdrowiej i chcę pokazać, że zdrowa dieta wcale nie oznacza, że musi być niesmaczna, bo niektórzy tak kojarzą zdrowe jedzenie. To a propos właśnie tego, kiedyś przyszła do mnie koleżanka, a ja taka szczęśliwa, upiekłam muffinki owsiane z dynią, tam znaczy z goją i w ogóle. I ona tak mówi, ale wiesz, że nie wszystko co zdrowe jest smaczne. I tak mi się zrobiło okropnie przykro. Szczególnie, że one naprawdę były smaczne. To też jest tak, że każdy z nas ma inny smak. I jedna rzecz może nam smakować, inna rzecz nam nie smakuje, więc to jest kwestia względna. I ja też zawsze przytaczam taki przykład z piosenkami, że jak pierwszy raz słyszymy jakąś piosenkę, to nam się może nie podobać, a jak ją często słuchamy, to nam się bardziej podoba. I tak samo jest z jedzeniem. Jak próbujemy raz czegoś, to może się okazać, że nam to nie smakuje, ale spróbujemy drugi, trzeci raz, przyzwyczajamy się do tego nowego smaku i smaki się też zmieniają z czasem. I tak jak ja w dzieciństwie nie cierpiałam barszczu ukraińskiego, który moja mama robiła dosyć często, tak teraz tęsknię za barszczem ukraińskim mojej mamy i zawsze jak mama przyjeżdża albo ja jadę do niej, to zamawiam sobie barszcz ukraiński. Także smaki się zmieniają. No właśnie, a dlaczego warto próbować nowych smaków, nowych rzeczy, różnych, nie wiem, czasami egzotycznych owoców na przykład, tak? Teraz tego jest całkiem sporo, ale ja pamiętam, że kiedy ja byłam dzieckiem, to nie było takich różnych rzeczy, ale wyjechałam, mieszkałam w Iraku przez jakiś czas i w naszym ogrodzie rosły i granaty, i daktyle, i to były takie zupełnie nowe smaki. Ja co prawda byłam dzieckiem, które jadło wszystko od zawsze, tak mając niecały rok jadłam śledzie, więc dla mnie to było normalne, tak, że się wszystko je, ale dzieci bardzo często mają problem z tym, żeby próbować nowych smaków, żeby sięgać właśnie po rzeczy, których jeszcze wcześniej nie jadły. Jak to zachęcać i dlaczego warto, żeby dzieci próbowały? Myślę, że warto jest dlatego, że możemy znaleźć swój ukochany owoc na przykład, albo ukochany produkt. Poza tym powinniśmy jeść jak najwięcej różnych pokarmów, bo tu na karteczce macie narysowane na przykład różne źródła węglowodanów i każdy z tych produktów ma troszkę inną zawartość różnych witamin, różnych mikroelementów i jak będziemy jedli bardzo różnorodnie, jak najwięcej różnych rodzajów jedzenia na naszym talerzu będzie, to na pewno wtedy niczego nam nie zabraknie. A jak codziennie będziemy jedli dokładnie to samo, to jest ryzyko, że jakiejś witaminki może nie być w tej diecie, albo jakiegoś aminokwasu na przykład, który buduje nasze kości i mięśnie. Więc im będzie bardziej bogata ta dieta, bardziej kolorowa, bardziej urozmaicona, tym będzie to dla nas lepsze. I jeżeli macie taki problem z tym, że boicie się próbować nowych rzeczy, to ja zachęcam Was, żebyście powąchali takie coś nowego, polizali może trochę, sprawdzili, czy jak ktoś obok was to zje, to czy przeżyje. I jeżeli pomacali, tak, to możecie tam troszeczkę skubnąć, bo też jest tak, że na przykład ktoś może nie lubić marchewki surowej, ale może się okazać, że marchewkę gotowaną albo sok wyciśnięty z marchewki już lubi. Więc warto jest też próbować w różnej formie tych samych rzeczy, bo się okazuje, że jak się doda do marchewki jabłka, to jest ona super słodką, pyszną sałatką, a jakbyśmy zrobili sałatkę z marchewki i z kalarepy, to ona jest bardziej ostra i może już nie każdemu smakować. Także łączmy różne rzeczy i starajcie się wybrać jak najwięcej nowych produktów i do tego warto też się wybierać czasami na przykład na targ, na zakupy, tak, bo jak pójdziecie na targ, to tam jest przepięknie kolorowo i jest tyle różnych na przykład odmian dyń teraz,
że po prostu głowa może eksplodować od tego wyboru. I rodzaju śliwek, jabłek, gruszek, wszystkie one smakują każda trochę inaczej. I więc... zapach jest też niesamowity. Tak. Warto na przykład kupić po jednym z każdego jabłka. Jedne są bardziej czerwone, inne pomarańczowe, inne żółte, a inne zielone. I posmakować i wybrać sobie, które Wam najbardziej smakuje. A i tak od czasu do czasu spróbować jeszcze innych, żeby mieć jak najbardziej urozmaiconą dietę. No i teraz taki temat, który czasem rodzicom spędza sens powiek i dzieciom też, wracające kanapki w śniadaniówkach. To taki już trochę stereotypowo, ale to się zdarza. Jak urozmaicić te drugie śniadania, żeby one po pierwsze były wartościowe, a po drugie, żeby były smaczne, ładne i żeby dzieci chętnie te śniadaniówki otwierały, a nie przynosiły je z powrotem tak, jak je zabrały? No ja myślę, że po pierwsze, to warto jest, żeby dzieci pamiętały, że to drugie śniadanie jest bardzo ważne. Jak porównywaliśmy samochód, który tankujemy i który ma tam ileś beczek dodatkowego paliwa, to też możemy się porównać do samochodu i jeżeli my nie zjemy, to tak jakbyśmy nie dolali paliwa do naszego auta i nikt nie wymaga od samochodu, który nie ma benzyny w sobie w baku, żeby jechał, a jak nie zjecie śniadania albo drugiego śniadania, to wymaga się od Was, żebyście uważali na matematyce albo biegali na WF-ie, więc nie da się bez jedzenia funkcjonować tak, jak zostaliśmy stworzeni do tego, żeby funkcjonować. Więc jedzenie jest bardzo ważne i dzieci muszą pamiętać o tym, że muszą zjeść śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Jeżeli myślę, że też warto jest usiąść z rodzicami i zaplanować, co chcecie jeść. Jeżeli bardzo nie lubicie sera albo szynki, albo jakichś innych rzeczy, które dostajecie w kanapkach, to porozmawiajcie z rodzicami, ale nie na zasadzie nie, bo nie i nie chcę tego mieć, bo rodzice też mogą się zdenerwować i stracić cierpliwość, tylko powiedzcie, nie lubię tego, ale lubię to, więc można zaplanować, co Wam będzie pasowało, wtedy rodzicom też będzie łatwiej takie śniadaniówki Wam przygotowywać. I warto jest też eksperymentować, bo oprócz kanapek można na przykład robić muffinki właśnie, które mogą być bardzo wartościowym drugim śniadaniem. Można robić omlety, w naleśniki zawijać różne rzeczy. Można robić właśnie kotleciki jakieś sobie, zabierać placuszki do szkoły. Mój syn uwielbia po prostu gotowaną soczewicę, którą mu do pojemniczka wrzucam i on sobie ją skubie. Jest tyle różnych owoców, które też można zabrać do szkoły i zadbać o to, żeby one oczywiście się nie rozciapkały, bo jak weźmiecie gruszkę między książki, to nie wróżę powodzenia i książki będą... pojemników teraz będą brudne, tak, więc to wszystko warto zapakować sobie. Można też zabrać koktajl, do którego zmiksujecie tam różne rzeczy, czy to kaszy, czy to płatki, czy właśnie fasolka, albo inne rośliny strączkowe. I taki koktajl w jakimś szczelnie zakręcanym pojemniczku można zabrać i wypić go w szkole ekspresowo i szybko. Więc ja myślę, że tu jest ważne, żeby się dogadać, bo ani rodzicom nie jest łatwo planować te posiłki, ale dzieciom też oczywiście ciężko jest jeść coś, co może im nie smakować, szczególnie jeżeli w tym czasie mogą się bawić ze znajomymi i to jedzenie gdzieś tam spada na dalszy plan. To prawda. No i myślę, że już zbliżamy się powoli do końca, bo chyba głodne wszyscy jesteśmy, nie żartowałam. To jest praca, to jest kłopot, to jest właśnie dietetyka w domu, jak się siedzi w domu i pisze jadłospisy albo czyta się o różnych produktach, po prostu tam w brzuchu co chwilę i chciałoby się jeść non-stop. O, ja znalazłam świetny przepis do śniadaniówki, plecki ziemniaczano-fasolowe na przykład. Jeszcze chciałam zapytać w takim razie o tworzenie przepisów do książek. Jak to się robi? Eksperymentuje kuchni? To się robi w kuchni czy przy komputerze? Różnie, bo rzeczywiście na część przepisów ja gdzieś przeglądam różne książki kulinarne i sobie myślę, że to może być smaczne, a tu bym coś zamieniła, bo na przykład właśnie zdrowsze będzie jak dodam jakieś rośliny strączkowe i wtedy będzie więcej wartości odżywczych w tym.
ale też to jest po prostu praca eksperymentatora i ja wydałam 4 książki z przepisami na koktajle, łącznie 280 przepisów zaakceptowanych, bo wcześniej moja rodzina testowała te wszystkie koktajle i były niewypadki. W to by wszyscy przeżyli, ale nie wszystkie koktajle były smaczne, więc no, trzeba próbować i eksperymentować i właśnie tak to jest z jedzeniem, że niektóre rzeczy nam smakują, inne nie. Nawet jak taki koktajl się zmiksuje z różnymi warzywami czy wyciśnie i się okazuje, że jest niedobry, to jeszcze da się to często uratować. Nie mówię, że zawsze, bo czasami się nie da po prostu, ale można dodać na przykład jakieś jabłko, zawsze ratuje wszystkie koktajle. Jabłko i sok z cytryny to jest coś, co... Tak, ja odkrywam ostatnio, że sok z cytryny w zasadzie wszystko jest w stanie uratować. Tak, to są właśnie takie magiczne, magiczne składniki. A czy przepisy dla dzieci eksperymentuje Pani na własnych dzieciach? No tak, więc wszystkie przepisy są testowane i na mojej rodzinie, i na sąsiadach często, i na różnych znajomych, i moje dzieci to przerabiają. Są rzeczy, których głównie Stasiu, który jest starszy, ma 9,5 roku i nie jada niektórych rzeczy. Nie lubi cukinii, arbuzów, melonów na przykład i całej tej i ogórków, to jest rodziny. Cała rodzina warzyw, której nie lubi. Ale chłopcy testują, wymyślają nazwy dla tych przepisów, dodają swoje jakieś tam dodatki, lubią robić swoje eksperymenty, co kończy się często bałaganem w kuchni, ale pozwalam im na to. No więc właśnie myślę, że to jest jeszcze jedna taka rzecz, o której warto powiedzieć, bo rodzice bardzo często boją się zapraszać dzieci do kuchni, będzie mąka, bo będzie trzeba sprzątać, a jeszcze sobie zrobić coś niechcący. No właśnie, powinniśmy czy nie powinniśmy? No ja myślę, że powinniśmy i ta Dzio ma teraz 4 lata i absolutnie samodzielnie operuje nożem i obieraczką, a zaczynał, myślę, że miał 2,5 roku i kroił gruszki, jabłka, takie bardziej miękkie owoce. Ja myślę, że zdecydowanie warto jest zapraszać dzieci do kuchni, bo oczywiście generuje to dużo bałaganu, ale dzieci muszą się tego nauczyć i jest to też sposób na opanowanie różnych funkcji manualnych. Ja pamiętam, jak Stasiek robił pierwszą jajecznicę, no to jajko wbił obok patelni, drugie jajko wbił obok patelni, trzecie już trafił, już teraz trafia za każdym razem. Jajkiem, za każdym razem. Także no, wszystkiego muszą się dzieci nauczyć, a moim zdaniem o wiele ważniejsze jest to, żeby dzieci chętnie jadły różne produkty, niż to, żebyśmy mieli zawsze sterylnie, idealnie czystą kuchnię. Więc poświęcam tę czystość i komfort dla tego, żeby dzieci uczestniczyły w kuchni. Poza tym jest to też świetny czas dla nas, wspólnego spędzania czasu, bo gdybym odjęła czas, który muszę poświęcić na pracę i czas, który muszę poświęcić na przygotowywanie posiłków, to mielibyśmy tego czasu dla siebie znacznie mniej, a tak to jesteśmy razem w kuchni, uczymy się różnych rzeczy, wspólnie rozmawiamy i ja już mam takie poczucie, że Stasiek, mimo że ma 9 lat i jeszcze się nie wyprowadza z domu, mam nadzieję, ale będzie, że jak się wyprowadzi, to będzie tak z głodu nie umrze i będzie umiał różne rzeczy sobie przygotować. Wydaje mi się, że to też jest taki właśnie sposób, żeby dzieci oswajać z nowymi różnymi pokarmami, produktami, bo też kiedy zrobimy coś sami, to jesteśmy bardziej skłonni do tego, żeby spróbować. Tak, dokładnie. Więc jest to dobra metoda na dzieci, zwłaszcza na niejadki. Tak. I naprawdę dzieci potrafią, jak im się wytłumaczy, która część noża jest ostra, a która jest tępa i że mają, jak mają trzymać ten nóż, to się nie potną mocno, a i wszystkim nam się zdarza skaleczyć i musimy to ryzyko też wliczyć. Ale jestem zwolenniczką dawania dzieciom może nie tych najostrzejszych noży, ale zdecydowanie zwykłych, normalnych noży, a nie noży do masła. Bo jeżeli nożem do masła ma dziecko pokroić jabłko, to się spoci, zmęczy i zniechęci się do działań kulinarnych, także traktujmy dzieci jak mniejszych ludzi po prostu. Dokładnie tak. I myślę, że możemy zachęcić do sięgnięcia po książkę. Bardzo zachęcam, ponieważ ta książka oprócz tego, że pokazuje jak jeść i dlaczego jeść,
to pokazuje też, że każdy z nas jest inny i pokazuje w taki praktyczny sposób, jak radzić sobie z różnymi sytuacjami, że na przykład idziemy na imprezę, na której będą słodycze i teoretycznie wiemy, że tych słodyczy się nie je, ale co zrobić w takim przypadku, albo że właśnie dziadek daje Kacperkowi coś słodkiego i jak wybrnąć z tej sytuacji. Także tak, zachęcamy. Książka Maja i Kacper Rosną zdrowo, niezbędnik zdrowego odżywiania, wydawnictwo Debit. Ja chciałam bardzo serdecznie Pani podziękować za to spotkanie. Myślę, że dużo bardzo ciekawych, praktycznych informacji duzi i mali wyniosą z tego spotkania. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do widzenia.